Siemaneczko, ja jestem Perpetuum Games, witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmiemy się 7 owsa na działce, którą odpowiadaliśmy sobie na samym początku wiosny, można powiedzieć. Opowiadamy tu, powiedzmy, w poprzek, a zabijemy wzdłuż, ewentualnie można tutaj troszeczkę inaczej, ale jest ogólnie inaczej siane niż był uprawiany. No co, lecimy, wsiadamy 25 tysięcy na koncie, już wam zaraz tłumaczę, czym to jest spowodowane. Tym, proszę państwa, jest spowodowane, że w końcu przy dopłaty i można było sobie na spokojnie już no coś tutaj przyinwestować. No, pierwsza inwestycja, która poszła nasiona, to na 2 ton 100 nasion w cenie farmingowej. Bo bym się nie tego wymyślał, aż tak dobitnie tam co wychodzi. No zostawiam na 5 tysięcy na koncie, więc nie jest tak tragicznie. Chociaż w sumie patrząc na to, co chcę w tym roku jeszcze teraz na wiosnę kupić, można powiedzieć, że tak to jest trochę tragicznie, no ale to już wszystko zależne, jak to uważa. Na razie nie jest tak źle. Ogólnie owiec siejemy tylko na tej działce, bo stwierdziłem, że jednak chyba będę musiał zasiać kukurydzę po kukurydzy na tych dwóch malutkich działeczkach. Na razie nawet na ten moment tak mam w głowie, a czy tak finalnie wyjdzie, tego jeszcze nie wiem. Też coś myślę nad jęczmieniem, może pszenica jęczmieniowiec będzie właśnie teraz w tych poleczkach, zobaczymy. Tego jeszcze wam nie powiem dobitnie, jak to tam będę chciał sobie zrobić, no ale no, trzeba coś będzie pomyśleć. Kresik oczywiście pracuje z silnikiem, no bo ma nawigację, więc sobie goda jest. Czekajcie, tak, to sobie cofnę. No i ogólnie byśmy mogli szukać sobie trochę łąki, bo wiadomo, że w tamtym poprzednim odcinku, od początku tamtym, czy dwa odcinki temu, odwaliłem lipę odnośnie dzierżawy z łąków. Ale tak sobie myślałem, mówię, wezmę sobie dzierżawę, to jest następny koszt, to są następne nakłady. No i stwierdziłem, że będę siał łąkę koło domu. Łąkę do koło domu, a dokładnie już wam mówię, o co mi chodzi. Ta łąka jest jak jest, wiadomo. Tutaj będzie łączka, no to jest ten klinik, tak zwany, przeze mnie, no i tak mniej więcej oczywiście, tu będzie zasiane trawa, a tym tak zwanym kliniku, nie wiem jak to dokładnie będzie, ciężko powiedzieć, no 32, ale pokażę 33, ale użytkowej, no to mi się zdaje, że tam nie powinno być aż tak źle, pod tym względem, tutaj mamy gdzieś w granicach, nie wiem, 40, a może 50, nie szkoda mi stwierdzić. Skoro hektara łąki, hektar cały 80 arów, może działki powinno nam tutaj chyba wystarczyć po to, żeby tu ładnie sobie żeby nam po prostu wystarczyło, tak, tej łąki na razie na ten porządkowy sezon, ale coś tam się ogarnie w późniejszym czasie, bo to wiadomo, już nie bywa. Bo jedzie mi też pewnie, że po co jeździsz, bo nam aktualnie potrzebowe. Powiem tak, no jest to uprawione po to, żeby troszeczkę lepiej było jeździć, tylko jedno. A ona to tak zrobi lepszą robotę niż sam agregat. Wiecie, tu chcę trochę bardziej do głębiej jeszcze trochę zmieszać. Teoretycznie przesuszam bardziej glebę, tak? No bo przesuszam teoretycznie bardziej glebę pod tym względem, ale patrzcie, no, tak już jest przesuszona, bo jak się to kurz nakusi. No ale tak jest, mi się zdaje, mniejszy kurz niż to było chyba na siebie żyta właśnie, które tam był. To jest piękne coś w tym siemniku, że ona się podniesie, siemniczek jeszcze trochę leczka lekko dosiewa i tutaj tu już naprawdę jest leczka. Więc tak, no co, myślę, że tutaj tylko ten jeden odcinek marcowy, ostatni chyba już ogólnie będzie. Taką mam nadzieję po tym owsie. No co, w kwietniu wiadomo, łąki do tego. Znaczy jedna łąka, można powiedzieć tak w ten sposób. Będzie łąka, chyba zaraz będzie od A do Z, czyli będzie może mało realnie, ale będzie, że będzie ścięta, przewrócona i będzie zgrabiona. No tak będzie mi to właśnie wychodziło w tym nieszczęsnym miesiącu, no bo inaczej tego się nie da mi ogarnąć, tak? Więc tylko jedną łąkę. Tamtą, gdyby nawet zasieję sobie poza odcinkiem, bo właśnie będę to już nanudzał,
tymi siewami. Tak, jeszcze mamy siew kukurydzy, mamy siew soi, więc no jeszcze będziemy mieli tak ogólnie jeszcze dwa odcinki z siewów, no to już tak trzeba lekko przymknąć oko na to wszystko, no ale mówię, nasionka już kupione, więc no tutaj się nie muszę martwić, że mi nasionek spadnie. Patrzę ogólnie, że tego owsa leci mniej, zużywam go mniej niż jęczmienia przy, można powiedzieć, że też jest gospodarstwem, nie wiem jak to powiedzieć, właśnie, bo nie jest tam źle. Zresztą troszeczkę ten młot też fajnie odczytuje to wszystko, co siejemy, jak odsiejemy, w jakiej dawce, bo nie powiedzieć, można powiedzieć. No, odczytuje, że jaką uprawę siejemy. Więc to jest, moje, nie to chciałem, więc to fajnie jest zrobione. Ja po 90 na godzinę, mówię, to jest uprawione, to można troszeczkę lepiej pogonić. Kamienin to wiadomo jest multum, ale to jest płycie i tak porobione, więc na szczęście dzisiaj z tą wolną rabę nie dzieje. To mnie bardzo cieszy, że jednak tutaj przykładnie przy tym no nie siada. Wiadomo, faktycznie nie wiem. Ja w życiu rannym przy bronie aktywnej wyłączam to wszystko, czyli żeby ten walek po prostu nie dudniał mi. Tutaj flamingo nie wyłączam tego. Nie wiem, słusznie, niesłusznie, to musicie się pytać. No fajnie to jest wszystko. Ten siewnik, zdaje mi się, ten siewnik akurat z tą baną naprawdę troszeczkę dłuższy czas zostanie. Bardzo fajnie mi się dopracuje tym zestawem. Znaczy, że mówię, case na nawigację, wiadomo, tutaj nie patrzcie na to, że jej tutaj nie ma do rany. Ona zapłacona, najprostsza nawigacja. No może 10 tysięcy, wiadomo, teraz patrząc na to musiałem te 30 tysięcy, nie wątpię mi się na to. No ale wtedy tak byłem, no bo tak patrzyłem, że no są takie po prostu. A to już nie nożmy temat. Ogólnie nawigacja jest zapłacona i tak dalej. No i tak. Ogólnie co? Muszę nakarmić nasze bydlaki, które no mamy. Ogólnie też patrzyłem dzisiaj. Dzisiaj no. Można powiedzieć, jak? Że krowy już mają 40% rozmnażania, drugie mam 50%. Ale chyba jałówki już są właśnie bliżej tego okresu, że tak powiem, spłodowego, żeby teraz faktycznie powinny być teoretycznie cielaka, że trochę abstrakcją jest, no bo w dziurannym 19 miesięcy mało kto kiedy puszcza 10-miesięczne jałówki, no ale mi troszeczkę to inaczej rozstrzygnywa, ale to wiadomo, że to jest przez to, że te jałówki powinny być wyżej 40 miesięcy, chyba one już tam tracą na wartości. W życiu realnym nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, no bo sam w swoim stadzie mam krowę, która ma 12 lat. 12 lat miarę jeszcze na moje standardy doi, więc jej się nie pozbywam, jak to się tak kolokwialnie mówi. Więc to też tak trochę bez sensu jest, no dużo ludzi pisało, że akurat to troszeczkę jest no zrypane, no moim zdaniem to jest mocno zrypane nawet, no, to jest delikatnie, a mocno zrypane, bo to nie powinno mieć jakieś tutaj, nie wiem, to było w podstawce. No to przepraszam, to nie jest przez podstawkę, tylko to jest z tego moda. Jak się nie mylę, ale nie mam tak 100% pewności, bo odkąd nie mam swojej pierwszej serii, no która już się skończyła już ładnie kawałek temu, no to poza tym nie gram już wcale na jakichś tutaj podstawowych, nie ogrywam podstawowej mapki, nie ogrywam podstawowej rozgrywki, o. Tak powiem, co przykrywa. A więc no, ja nie wiem, no to żeby to dożyli w podstawce, to będzie zajebiście. No i co miałem powiedzieć? Mleko, na szczęście teraz dostałem informację, jak mleko podnoszą o 10 groszy, to będzie kosztowało mnie bodajże złoty 50 teraz mleko, jak się nie mylę, po 55-50, więc powiem szczerze, no już nie jest tak źle. Wiadomo, tu nie są jeszcze te kwoty, które no wiadomo, chciałby człowiek dostawać, no ale 10 groszy to już zawsze w takim litarze to już jest 3000, nie wiem, 5000, nie pamiętam dokładnie ile tego mleka mam. No ale już parę tysięcy będzie na pewno więcej, to na mój standard, na moje możliwości wydatkowe oczywiście, które no, są no,
są, nie są małe, tak powiedzmy. No bo jednak inwestujemy dość nieraz grube pieniądze i to wszystko. No bo jednak patrząc, wyrzucamy naprawdę za same monty, tak? Wrzuciliśmy 55 tysięcy case'a i wrzuciliśmy uszy za 55 tysięcy w sumie. Wiadomo, to jakieś tam niby teoretycznie, patrząc, może byłbym troszeczkę taniej to porobić, ale chciałem naprawdę je fajnie odmalować. Farba oryginalna też troszeczkę kosztuje. Kosztuje tuls, kosztuje instalacja, kosztują lampy, halogeny, które musiałem wymienić, mimo że tamte, no jeszcze nie były jakimś zmieniem, ale troszeczkę chciałem inaczej. Inne halogeny to były trochę żółte. Nie wiem, czy tak będą fajne, no ale takie mam światło, no ale na szczęście tak można powiedzieć po nocach zbytnio tutaj nie robię, no bo wiadomo, że rano trzeba do okrzętu zdać, no i tak było ogarnąć. Jeśli opasowki by były, no to jeszcze pół biedy. Jak są kabel mleczne, no to jest trochę średnio. Aż średnio, no prawo ogólnie i tak na robocie udojowym. Tak. Tak sobie teraz myślę, tak? Bo dla mnie jest troszeczkę, można powiedzieć, pod tym względem troszeczkę abstrakcja, bo ja wydałem, no dobra, wiadomo, że troszeczkę tam farmingowo poszedłem, troszeczkę nie poszedłem tak typowo ranie, no bo też się nie tak typowo ranie policzyć. No ale dałem 550 tysięcy za obiekt. Z robotem udojowym o wartości 300 tysięcy złotych. No sama pobora kosztowała mi 180-200 tysięcy, coś w tym stylu. Nie pamiętam, już wiadomo, jeszcze swoje kawy miałem, sprzedałem, dołożyłem w kredycie i kupiłem, to tam, to ogląda to wie. No ale abstrakcją jest, że ja mam robota udojowego, a mam no potem, można powiedzieć, case'a 80 koni, usłyszę za tyle samo koni i 30, co jest troszeczkę taką, no już powiem się, abstrakcją, tak, że mam takie maszyny, mam taki, taką uborę, a mamy tylko taki, takie dwa ciągniki, tak, no ale wiadomo, tego trzeba właśnie zacząć, żeby ten zmechanizować sobie właśnie taki udój, zmechanizować sobie takie wszystko, wiecie, co jest związane z zwierzętami, przy zwierzętach, z tego względu, że jednak zwierzęta w późniejszym czasie, przecież one nam dają pieniądze, więc to jest pierwszy protip. Więc no teraz patrząc, my teraz tylko będziemy nie za lekko mieli, no to będziemy mieli także maszyny, tak? No wiadomo, jeszcze teraz też byki mam do sprzedania, w pierwszym miesiącu będą już drugi do sprzedania, nie wiem, powiem szczerze, mi się dało, że miałem sprzedawane, przepraszam, sprzedawane, kupywane w kwietniu zeszłego roku, dwa lata temu, przepraszam, nie zeszłego roku, chociaż z zeszłego też, te świeże, no ale patrzę, że nie miałem 20 miesięcy, to chyba jest dziwne, bo 20 miesięcy jest jeszcze kwiecień, maj, czerwiec. Lipiec w zasadzie, chyba tak szybko liczę, więc w lipcu mi się zdaje, że chyba raczej tak nie robiłem. Zdaje mi się, że chyba przedstawiałem te wszystkie obiekty w zimę, wiadomo, blendera nie mam, no to tak robiłem, żeby powiedzmy przez zimę to postawili. W pewnym sensie, no ale to wiadomo, zadaszanie to coś w tym stylu, to tam zima, nie zima, tam skoro będzie coś tam idzie. No ale patrząc, właśnie, przepraszam, ogórę stawiałem 2 miesiące, tam 3 miesiące, w zeszłym roku, ale to już mało ważne. Mam to jest taka abstrakcja na mnie. No wiadomo, to bym tak naprawdę te byki będą miały naprawdę zajebiste pieniądze. Ale patrząc tak racjonalnie, czy będę miał aż tak dużo pieniędzy, żeby w przyszłym, następnym odcinku zakupić równocześnie ciągnik, odwarkę, która już jest dogadana i agencja już troszeczkę się, może nie tyle denerwuje, co ja się denerwuję, bo agencja też jak przymusza pod tym względem, żeby jednak już to wykupić, tak? No bo jednak te pieniądze są blokowane, chociaż troszeczkę to jest dziwne, ale nie wnikajmy, no jednak 60% dostałem do finansowania, jeszcze dostałem na zgrabiakę 50%, więc no zgrabiaka pochodzi mi 10 tysięcy, do tego ładowarka wychodzi mi 180 tysięcy, więc mi się zdaje, że to nie jest jakoś tam horrendalne pieniądze. No powiedzmy w 200 tysiącach zamykamy się w tych nowych maszynach dwóch, które na pewno ułatwią mi robotę, no bo tak wyszli. Tak, case'a jeszcze mi ten znajomy przywiezie, tego internationala, który już jest kupiony. On powiedział, że no znajomym jak sprzedałem, to chcę tam trochę wywalić, to wiadomo, żeby nie było później jakiejś lipy. No poprawia już na swoim zakresie, ja mu zapłaciłem na tego internationala 30 koła.
To też nie powiedziałem dokładnie ile naszego odcinku, no a poprawia mi tego Internationala właśnie, żeby mi po prostu wiem do czego on będzie przystosowany, tak? On przede wszystkim będzie chodził w paszowozie. To jest taki prototyp, to jest taki właśnie ciągnik, który będzie, przy paszowozie, tak? To nie będzie główny koń, bo Internationalem to jednak wiadomo, nie jest to samo ciągnik, to jest chyba 66 bądź 71 konny International. Tego wam nic nie powiem, będę chciał właśnie tak, żeby ten paszowóz był idealny. No powiedział, że jednak paszowóz no, powinien mi to uciągnąć, no bo ten 10 metrów sześciennych na przekładni, no to też nie ma jakiejś tam mocnej siły, no bo to jest chyba, że paliwa więcej spali niż usłów, chociaż z tym też mi nie powiedział, że tak może być. No, ale patrząc tak racjonalnie, czy to by było źle? No nie wiem, szczerze nie wiem. Wiadomo, nie chce mi się przepinać tych ciągników, wiecie, no bo jednak teraz mam tak, jednego beczki z piętego beczką, tego już mam z piętego, miałem z piętego z agregatem tak zwanym, teraz mam z wolną aktywną i dlatego jeszcze ten jeden ciągnik, który by tam przyszedł większy, mimo wszystko, ten gabaret mocowo byłby większy, bo blisko 40 koni, ponad 40 koni, jeśli dobrze trafię. Oczywiście, no bo też tak mniej więcej liczę, 125, 130 koni, już taki większy przeskok zrobić. No ale tak będzie, to tego nie wiem. Wiadomo, szukam. Mileczek też mi właśnie szuka, no bo wiadomo, Mieszka zajebista motka, szuka mi tego ciągnika, którego chcę na gospodarstwo, bo już model mam, wszystko, no aż nawet wiem jaki to będzie ciągnik. Więc możecie sobie wcześniejsze odcinki obejrzeć, to będziecie wiedzieli. Bynajmniej mam takie nadzieje, taki ciągnik kupię, jeśli nie, no to kupię taki, jaki będzie mnie stać i na jaki będę miał możliwość, tak? No i będę na pewno chciał szybciej, jeśli go kupię, tak? Teraz tutaj w case mam nawigację założyć, no wiadomo, trochę tych nawigacji może powiecie, kurwa, to jest polska seria, a ty nam biednalaś na nawigacji, no ale... Teraz patrząc racjonalnie, teraz praktycznie każdy, nie oszukujmy się. Źle. Powiedziałem, nie każdy, bo nie każdy chce zainwestować pieniądze kilkadziesiąt tysięcy złotych na ten. No ale no jednak ta nawigacja jest fajna. A tutaj wiecie, przede wszystkim do case'a, bo do siewów koledzy do właśnie zboża. To jest przede wszystkim dla mnie priorytet, żeby miał. No wiadomo, w poprzednim odcinku, dwa odcinki temu to też był taki odcinek na spontanie zrobiony, żeby po prostu go zrobić, znaczy na spontanie, po prostu go zrobić, bo następnego dnia miałem go wydawać. Teraz na szczęście mam poniedziałek, późna godzina, a czy późna, pół na dziesiąte, to jest jakby tam teoretycznie późno. To też mam wyjazd, więc teraz tak nie wiem jak to tam będzie wychodziło. Więc troszeczkę sobie, nie YouTube, a czy nie nagrywania, to już mam, jestem po wyjeździe. Dobra, ja sobie teraz pójdę po mojego samochoda, bo samochód oczywiście mam napakowane nasionka. Tutaj widzicie beczka odpięta, trochę taki rozpiędziel, ale powiem szczerze, jakiś taki mini klimat mi to daje, bo nie zawsze ma się w sezonie czas, żeby te maszyny jakoś fajnie poustawiać, czy cokolwiek postawić taki, ale proszę pierdolnik zrobić. No i mi się zdaje, że to jest taki klimacik dla mnie, by na mnie daje. Taki ma się spijaździel na podwórzu, no ale aż na podwórzu, no wokół podwórza, o. Na samym typowo na podwórzu to raczej tego pijaździelnika to się nie ma. Dobra, pasy zapięte, wszystko jest, nasionka sobie lecimy. I to jest już zajebiste. No Leon, teraz to pan robi na mnie, mi się podoba. No bo, no robi, przejechałem. To był warty pieniędzy. Wiadomo, to jest taki samochód do wszystkiego, tak? I jak się mówi, to jest szybki do kościoła, żeby po prostu jechać, przyjechać i
mieć to z głowy, żeby po prostu gdzieś jechać. Mówię, żeby wpaść, wypaść, jak to się mówi, tym samochodem i będzie elegancko, tak? O to chodziło. Teraz pytanie, zaciągnie mi tak, nie wiem, czemu jakiś taki mankament jest z tym, czy to Ursus, jak spiłem Ursusa, nie powiem, bo Ursusa spiąłem sobie z ciernikiem. Ursus bez problemu nabierał nasionka. Case? Nie wiem czemu. No tej opcji jakoś ja by tego nie miał po prostu. No jednak troszeczkę tutaj. To jest fajnie, tu też nie ma tak co być, wiecie, do realności. Musi tego nie da zrobić. Pobrealnie jest takiej serii. No staram się na mnie ile mogę. W moim mniemaniu. I do tego. A bronka załączona, możemy sobie cofnąć. Ale wiecie, no, przy granicach jak tam będzie, tak będzie obciane. Trochę dojdzie, to nie dojdzie, ale właśnie, żeby ten środek był. Też mi się zdaje, że policy ten owiec powinien miał oddać. Nie wiem, takie mam wrażenie. Wiadomo, chciałem, że to, no, to było, że to było na ziarnówkę, a że to już nie było możliwości. Na ten owiec też mi się przyda. Fajnie, tam powiem szczerze, fajnie by się przydało tamte pole kupić, to nie powiem. A tam to jest pole chyba 4000 teraz kupić. Weź, przepraszam, zaraz zobaczymy, ile to pole kosztuje. Szczerze, nie pomyliłem się za dużo. 243, 4 hektary. Czyli on po 50? Po 60 tysięcy za hektar, tak? No to nie jest mało, tak? Żeby teraz wyłożyć 60 tysięcy. Coś czasami widzicie dwa czy trzy odcinki temu. No jednak wiecie, no zabuliliśmy trochę za siemnicze, znaczy za siemnicze, zabuliliśmy trochę za wszystko. Czekajcie, jak tam sobie pojechał, tak. No dobra, wybaczcie mi tak, że pojadę, ale już tam chcę mieć to z głowy. Chcę mieć to jakoś obsiane. Nie wiem, czy tutaj w ogóle będę mógł obsiać, bo tak widzicie, jakieś problemy są, no, które, no, ciężko jest zniwelować. Nie wiem, czemu tak to się porobiło. Z początku tego tak nie było. Ja wiem, teoretycznie ja mogę tylko zniwelować tym, że muszę kupić ten land z tyłu. Wtedy będzie elegancko, więc no, ten land kosztuje 36 tysięcy, to nie jest teoretycznie dużo. Więc trzeba będzie się chyba przy tym landzie, przy tym polu zakręcić, tak? Ten będzie można sobie tu połączyć. Chyba tak, bo to raczej do żadnej drogi dojazdowej tutaj nie ma. Ale poczekaj, bo i tak już kończymy. Żeby Kęsik pochodzi na obrotach, ja sobie przyjdę, zobaczę. Mamy niby tak. To jest Krzysztof. Tutaj jest dalej do Krzysztofa. Tutaj już jest do ciebie. To już do Krzysztofa. No dobra, nie chodzisz mi o to. Nie będę się tu szczypał. O te metraże tak zwane. No ale już wiem, że no tutaj trzeba mieć za 36 tysięcy ogarnąć. I co piękne, jest owiec. No tego teraz nie zrobimy, bo już jest zasiane. Tutaj to już trzeba sobie, tak powiem, wybić z głowy. No ale patrząc, no tutaj mam jeszcze paczek, który też trzeba będzie nawieźć. Tutaj mamy to pole. I żeby to pole fajnie wyszło, to też w ogóle jest takie zajebiste pole, no, tutaj tu już raczej pole poza zasięgiem, tak już czuję, 106 tysięcy. I to jest też dwóch działkach. No jest, nie, jak to wychodzi? To jest pole w dwóch działkach. Tak? Wiecie, no chcę sobie zobaczyć na spokojnie, bo wieszcie, chcę zobaczyć mniej więcej jak, co mogę kupić, tak? To jest ta działka, w którą tu wchodzimy, tak? To też jest już wszystko zasiane. Tutaj wtedy można było zajebistą łączkę ten kawałek zrobić. To będziemy sobie kombinować tu, proszę Państwa. Ale zobaczymy, jak będziemy mieli to wszystko ogarnięte. No, w zasadzie już na jesieni, początku wiosny. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. No, dzisiejszym tylko byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie mi się spodoba, to ciekawe, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się na swoim kanale. Na razie.